Cześć, z tej strony Ranger i witajcie w przeglądzie snapshotów 17 W47B i W48A. Dzisiaj nie było i nie będzie snapshota. Był za to w zeszły czwartek oraz w ten poniedziałek. Były one stosunkowo nieduże i dopiero dzisiaj miałem czas nagrać taki zbiorczy przegląd, tak sobie postanowiłem, że taki film zrobię, no i właśnie w tej chwili go oglądacie. Większość zmian jest dość mało istotna, ale jest jedna, która zdecydowanie wybija się ponad inne, czyli możliwość tworzenia własnych receptur craftingu. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym was wszystkich zaprosić na pewne wydarzenie, które odbędzie się w najbliższą sobotę 2 grudnia. Jest to dzień livestreamowy CraftGate. CraftGate to nowa nazwa serwera Snapcrafts, którego m.in. ja nagrywam. Sam serwer doczekał się drugiego życia, zapraszam zresztą do oglądania odcinka, w którym wszystkie zmiany są omówione, także dokładnie to, czym jest dzień livestreamowy. Link do tego odcinka macie w karcie oraz w opisie. Myślę jednak, że nie trudno się domyślić, co to jest. W tej chwili macie na ekranie grafik streamów, jak widzicie ja będę swój prowadził od godziny 19 do 21. Na pewno nie chcecie tego przegapić, z całą pewnością będzie się dużo działo. Jeśli Neresia wyzdrowieje, zaczynamy jej streamy o godzinie 9, a jak nie, to rozpocznie Luxer o 11. Mam nadzieję, że wszyscy się tam spotkamy. Tak więc zarezerwujcie sobie na tą sobotę dużo czasu na oglądanie streamów z CraftGate, a teraz zapraszam was do oglądania przeglądu. Zacznijmy oczywiście od największej zmiany, czyli tego, że receptury craftingu są teraz w paczkach danych. Właśnie to pozwala na tworzenie własnych receptur. Można to robić po prostu poprzez tworzenie własnych plików .json, jednak to może być dość skomplikowane. Na szczęście znalazłem edytor zrobiony przez użytkownika Nico Destruction, pisane przez 7K i 0, tak jak widzicie w tej chwili na ekranie. Pozwala on w prosty sposób tworzyć własne przypisy craftingu, jak i również postępy. Jeśli chcecie, zaprezentuję wam jak to robić, ale dopiero gdy ukaże się finalna wersja 1.13, bo oczywiście na razie to wszystko jeszcze będzie się 100 razy zmieniać. I dzięki temu, jak widzicie, mogłem zaimplementować taki oto przykładowy przepis. Kiedy ustawimy sobie 9 gwiazd netterowych w oknie craftingu, dostaniemy command blocka. Jest to oczywiście niemożliwe do uzyskania w normalnej grze, ale dzięki tej nowej zmianie możemy coś takiego sobie sami zrobić. Jest to oczywiście przepotężne narzędzie, które z całą pewnością doczeka się wielu niesamowitych zastosowań, jednak na to jeszcze pewnie będziemy musieli trochę poczekać. Oprócz tego dostaliśmy możliwość wyłączenia paczki danych Vanilla, dzięki czemu możemy wyłączyć wszystkie postępy, struktury, tablice, lootu, a także od teraz przepisy craftingu, które domyślnie znajdują się w naszej grze. Jak widzicie, kiedy użyję komendy, która mi to wyłączy, nie będę mógł stworzyć na przykład tych oto stone bricków z 4 bloków stone'a, kiedy jednak włączę to z powrotem i już wszystko będzie działało. I taką ostatnią ciekawszą zmianą z tego snapshota 17 W48A jest to, że kiedy umieramy od wybuchu w łóżka w netherze, pokazuje się wiadomość, że gracz został zabity przez celowe zaprojektowanie gry. Gdy klikniemy natomiast tą wiadomość, dostaniemy się do zgłoszenia buga, w którym gracz Minecrafta Pocket Edition żali się, że łóżko wybuchło mu 2 razy, przez co nie może grać. Na co oczywiście dostał odpowiedź, że jest to zrobione specjalnie. Snapshot wcześniejszej 17W47B był znacznie mniejszy, dodał jedynie kilka istotnych rzeczy i właśnie w tej chwili je wam wszystkie zaprezentuję. Po pierwsze, dodana została receptura tworzenia bloku kory, dzięki czemu możemy ten blok uzyskać na survivalu. Ja się oczywiście bardzo cieszę, no bo będzie miał on ogromną ilość zastosowań w moich budowlach. Oprócz tego, tak jak mówiłem w poprzednim przeglądzie, działa już crafting trapdoorów z różnych rodzajów desek. Nie musieliśmy długo czekać, jedynie jeden dzień, żeby to zostało naprawione. I ostatnią taką zmianą jest to, że dźwignie od teraz emitują cząsteczki, gdy są włączone. Jest to naprawdę przydatne, nawet nie wiem ile razy zastanawiałem się, czy jakaś dźwignia jest włączona czy wyłączona. Teraz za każdym razem, kiedy ona będzie włączona, nieważne w którą stronę jest ustawiona, to będzie emitować właśnie takie cząsteczki jak redstone, dzięki czemu łatwiej będzie to po prostu rozpoznać. Ominąłem także kilka rzeczy ze snapshota 17W47A i teraz także je wam omówię. Od tamtej wersji nie możemy już łóżek stawiać nad dziurami, trzeba mieć jakieś bloki pod spodem, także jeśli zniszczymy blok spod łóżka, samo łóżko również się zniszczy.
furtki i dynie natomiast możemy od teraz stawiać w powietrzu. Do tej pory trzeba było mieć jakiś blok pod spodem, żeby postawić taką furtkę albo dynię, czy też halloweenową latarnię. Teraz możemy to robić dowolnie, co jest oczywiście bardzo przydatną zmianą i znacznie uprości naszą rozgrywkę w tym aspekcie. Lekko zmieniony został także wygląd bloku kawadła. Od teraz jego podstawka jest nieco mniejsza, moim zdaniem wygląda lepiej. Oprócz tego sam hitbox zmienił się, dzięki czemu możemy kliknąć jakby obok niego, ustawiając jakiś blok na przykład za nim czy gdzieś tam. Podobna rzecz stała się także z hopperami, dzięki czemu możemy przykładowo otwierać jakieś rzeczy, które znajdują się pod hopperem. To było bardzo denerwujące, że do tej pory nie można było tego zrobić i na szczęście od tamtego snapshota już jest to możliwe. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten przegląd. Jeszcze raz zapraszam Was do uczestnictwa w dniu livestreamowym w najbliższą sobotę, a jeśli ten film Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, a także zasubskrybować mojego kanału i kliknąć w dzwoneczek, jeśli chcesz być na bieżąco. Dziękuję za oglądanie i zobaczymy się już niedługo. Cześć!